Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Marta, to jest Fox, tym razem nie Aaron, ponieważ dzisiaj będę jeździła na Foxie i będzie to moja pierwsza jazda od 4 miesięcy, jakoś tak. Dobrze mówię? No, chyba tak jakoś. No ja 4 miesiące ostatnio chyba jeździłam na Belgię, bo na Foxie. No. Mega długo nie jeździłam, dlatego też raczej nie będę skakać, bo się boję. Chyba, że jakaś małpia krzyżaczka rozpojadę w galopu albo dwa i tyle, już nie będziemy Foxa męczyć. Ale patrzcie w ogóle, jak jest brudne tutaj. Całe szczęście, że on ma derkę i nie będę musiała go tak bardzo ciścić, bo pod derką podejrzewam, że jest czysty, ale szyja to jest masakra. No, a ostatnio po zawodach, jak puściłam go bez derki i się wytarzał? To jest hakorda, jeśli chodzi o siwe koło. Co się stało z tym? Nie wiem. Dobra, chodź. Wsteczny? Wsteczny zrobisz, czy nie? Kawałek. No pięknie umiesz. No tam są maseczki, ale nie twoje. W ogóle słuchajcie, co Aaron zrobił przed chwilą. Ja po prostu tego konia oddam w dobre ręce chyba. Albo też w złe, bo to jest... To szkoda sam po prostu na to, co on zrobił. Powiedziałam go z boksu, żeby mu wyczyścić kopyta. A on nie wyrwał galopę w stajnie i stał tak samo koń przywiązany jak Fox teraz na stajni. A Aaron przebiegł tak pod uwiązem, wyleciał ze stajni i galopował się na padok. W poniedziałek idziemy do kliniki na kontrolę. Mam nadzieję, że sobie nie rozwalił tej nogi bardziej. Zdejmujemy derę i patrzcie, jaka będzie różnica. Bez derki, z derką. A co on tu ma? Gryzie się z Rudym na padoku. Po co tak robisz to? Ma 30. Co to Rudy? Fajer. Myślałam, że z Rudym. Aż się koniu śmiał. O Jezus, tu sobie jakieś paski. Myślałam, że on ma tylko taką wonię. Nie. Nie kopnij mnie. Nie róbcie tak do domu. I co to się stało? Trzyma na nodze. Czyścimy się, brudacie. On ma kawałek dla Foxa, on tak lubi. Już nie mogę się doczekać. To jest moja ulubiona czynność. Ja nienawidzę tak robić. Bo... Hej! Bo Aaron się strasznie wierci przy tym. Zawsze jestem cała ochlapana wodą, bo... Ja nie wiem, nie umiem tego robić chyba. Ja wiem, czy będziemy mieli myjkę w tym roku. Ty na tym padoku. Opowiedz mi. No, wczoraj mi na przykład uciekł. Aaron dzisiaj. Ale ja go sprowadzałam wczoraj, pełznęłam w ogóle, pełznęłam po niego na drugi koniec padoku, w tym błocie, w adidaskach. Byłam już przy furtce, no, byłam już przy furtce praktycznie i wszystkie się wystraszyły i mi się wyrwał i uciekł z powrotem na drugi koniec, więc znowu musiałam po niego pełznąć. Najmniej na padoku się uciekł, a nie ze stajni galopem, no. Przy wejściu z boksu. I przy przyświętych koniach na korytarzu. I przy ludziach, którzy go próbowali zatrzymywać. No. Trzy osoby. Ja, Wika i Asia próbowałyśmy go jakby zatrzymać. A on nie, on stara nam na wszystkich. Jeżeli to mówi. No. Tak też nie można przed koniem stawać, bo może was kopnąć w głowę, myślę, że... Tak. Nie róbcie tak. Ja jestem stara, więc tutaj już bez różnicy czy ja. Teraz dostanę kopa. Czy jutro już moje dni są policzone. Ale wy jesteście młodzi. Fox obecnie to już jest wyczyszczone i teraz go psikam odżywką z kalendarza adwentowego z Apple'a. Limitowaną zdrowia. Jest dostępna w sklepach. Musisz przyjść. A, zapomniałam. Bo to jest super sunshine o zapachu lawendowym. Pachnie jak swoje nawady. Ej, ale to jest ogólnie chyba trochę na owady też, bo lawenda ostrasza, więc na to leży jak znalazł. Co? Nie chcesz, tak? Już? Straszne to było, nie? No, teraz trzeba rozczesać. Owad mu psikam, ale mu nie ucieszy. Dobra. Patrzcie, ja mój tak, tak nie czeszę. Tak też nie róbcie, widzę. Nie czeszysz mu owada w ogóle? Nie no, czeszę jak jadę na zawody, albo... Albo jak mam będę na robienie spa. No. No, to jest dobre. Nie będę wam tak zawodzić ogona i ogony są przez to gęstniejsze. Tak, i Foxowi przez to trochę się zrobił taki gęsty właśnie. Ale on ma bardzo gęsty.
Ale ona od zawsze takie gęsty. Tak samo nogi były mega gęsto. A te nogi, to ja naprawdę je czyściłam. Ale wyszło jak wyszło. Były tak zabłocone, a nie pójdę ich teraz umyć, no bo jak mam ubrać ochraniacze, no to... Nie, no nie będziemy ubierać na takie ten błotko. Ubrać ochraniacze w ogóle? Nie. Czemu? No takie ubłocone. Nie no, z tyłu właśnie pod ochraniaczami wyczyściłam, żeby można było ubrać. No dobra. Tylko ten, na dole ma bardziej brudne. No ma. Były zaschnięte, tak już nie dało. Dobra, widzowie. Idziemy brać czapkę. Patrzcie, w ogóle Natalia ma nową pakę. Była na zawodach w Strzegomiu. Tutaj proszę bardzo, Febro, Cavallo. A co ja takiej nie mam? Dawno cię u nas nie było. No możliwe. Musisz przyjść, bo już resztki są. No dobra. Otwieramy. A to tylko ty się otworzy? No bo jest pudełko u góry. To ja, z tego co tu widać, wybieram ten czaprak, gdyż będzie on całkiem pasował mi do oficerek. I do moich pryczesów, myślę, że spoko. Tak. Tak. I do strzelanek. Komplecik idealny. Tak. Ale nie masz ochroniaczy. Ja mam, ale mam z drugiej stajni i mi się nie chce iść. No. To może nie ubieram, ale tylko... A nie, no ja bym ubrała na podkowę przecież. No, kaloszki mu ubieram. No, ale ja bym ubrała Dobrze. Lepiej dla niego. To moja miarka tylko. Zostań, niech leży. Idziemy. Widzowie, patent na to, jak nie macie gumki do włosów. To tylko sobie tak. Tak. I uwaga, tu jest zapięte. Muszę kichnąć. Uwaga. To jest patent. Trzeba sobie radzić. A ja dostałam w ogóle w kalendarzach adwentowych od widzów legumek do włosów, bo wszyscy wiedzą, że ja ciągle miałam gumę do włosów i już je pogubiłam. Tak, za każdym razem pytasz mnie, masz gumkę do włosów? Tak, ja w domu mam tylko dwie gumki do włosów i ja ich nie biorę z tego domu i zawsze trzymam w tym miejscu, żeby chociaż tych dwóch ostatnich nie zgubić. I nie wziąłam. A, układka. No. A dobra, zmieści się w ten papręg też. Nic, bo to popręg, który na Winera używam, ale w sumie to był też kiedyś jego, więc może być. Ale już ci pozbawili swojego sprzętu, już to odchodzi w mojej pamięć. Nie no, on ma taki skórzany z fartuchem. Tak się mówi, Natalia już teraz ma gdzieś chłopca, że nie dbuje go. Nieprawda! I woli tego, jak on ma Winner, i tak. Woli jego, a on poszedł już w podstawkę. Nieprawda, wczoraj mieliśmy trening skokowy. Ja muszę najmniej, żebyś nie chce. No, ale nawet potwierdził kiwnął głową, który jest biedny. Ja ci dam marchewkę, zaraz wszystko ci dam. No, tak. Biedny jest. No, zgadza się z nią. Nie dba o ciebie? Fox. Nie dba. No, nie dba, no, tak. A ten popręg nie jest zrobić przypadkiem? Z drugiej strony musisz go mocniej podpiąć. Co? On nie lubi chyba popręgu. Nie denerwuj się. Ja się tego zajmę. Ale patrz, on jest już tutaj dosyć wysoko, ale jest tutaj dosyć dużo ludzi. No. Siodło mi spadnie w trakcie, jak już będę miała. Ale byłby film. Super. Nie no, z góry jeszcze będę mogła trochę podciągnąć. Jeden taki myślę. Na maksa z dwóch stron tyle. No. No bo on jest trochę długi. Co tak tańczysz? A, bo powiedziałam o smaczku i nie, nie, nic nie znałam. Tak. Masz to smaczku? Nie, w pacę. To dostaniesz po jeździe. Bo ja nie mam przy sobie. O. Te ochry będą pasować, myślę, bo są takie uniwersalne. Nie wszystkie mam do fot, tylko mnie nie ugryzi dupę. Ojej. On teraz jest chory, on nie może wejść na jazdę. Teraz symuluje, żeby nie wejść. Oszukisto! Nie no, nie symuluje. Nie tak nie wiem. No, nie no. Ma lekki kaszelek. Ostatni. Wiesz co, nie wiem, bo wczoraj mi na jeździe na przykład nie kaszlał. Ale wczoraj na jeździe mi nie kaszlał na przykład, ale w boksie kaszle. No właśnie. Jest taka szansa.
Musimy niedługo nagrać krótkie ploteczki, bo chciałabym wyczyścić sprzęt, a nie mam motywacji, żeby zrobić to. Chociaż ja ostatnio, jadąc na zawody do Dżonkowa, w życiu tak nie wyczyściłam sprzętu, jadąc do Dżonkowa. No, cały wyczyściłam. O głowie, siodło, buty, wszystko. Wow. A w ogóle widzę, że jedzie z terem jutro. Tak. Na Aronie jadę. Nie, no nie. Jadę na Lamirosie. Brudy mi udostępni Lamirosa. Tylko, że to będzie taki spokojny teren. Bo Lamiros ma, co on ma, Rao? Jakąś chorobę oddechową i nie może za bardzo szaleć. Żeby się nic nie stało, ale taki delikatny teren, akurat dla mnie. Jak ja nie jeżdżę, będzie. Widzowie, jestem już na Foksie. Idziemy sobie stępować i później kusować, galopować. I ja pojadę to. Tobie tą przygodę. Pojadę dzisiaj. Wow! No, rekord polski będzie w wysokości przez. No, więc stępujemy. Widzowie, będziemy teraz kursować, ale powiem wam, że dostałam nieprzyjemną informację od żonego przed chwilą. Ten koń tamten, co tam jest, osrał mi buta. Nasrał mi do buta. I prawie nasrał na jej kask. Przez ciebie. W ogóle ja się na gagarbie zauważyłam teraz. Czy nie? Tak. Ej, ten makaron, mikrofon mnie wkurza strasznie. Ile kosztuje mikrofon taki, żeby podpiąć go do telefonu? 1800 zł. Ile? 1800 zł. Znaczy się kurde balans. Przygada w tle, ale nie wiem, czy go słychać, bo mikrofon mój nie wyłapuje tego antenę. No, to ja prawda. Ja jestem na takim kontakcie, jak widać, bo nie jeździłam, bo go i nie mówię raczej. Ale jak jeździłam, to też nie mówiłam. Są tańsze mikrofony? Są. Ale on szybko ksuje. Jak na niego to i tak wolno. Dawno nie kusowałam. Ostatni raz kusowałam w wiecie kiedy? Co to wiecie kiedy temu? Już się kiedy trenuję trochę. Bo jeśli to ma kiedy. A myślisz, że nie? Chyba tak lubi. Mhm. Może zakwasy ma po wczoraj. Mam teraz tu mikrofon, ponieważ stwierdziłam, że może tak będzie lepiej słychać. I Natalia powiedziała, że wyglądam jak ten ziomek z TikToka, co nagrywał parodię z Zary. Wiecie, który? Co udawał pracownika Zary. On się nazywał chyba Damian Kaczuk? No, coś jakoś takiego. Tak. Nie wiem. Dobra, jeździmy dalej i powiem wam, że jak jest kamera off, to Fox lepiej chodzi. Ja lepiej siedzę. Coś ci mówiło ostrość. Ale to nieważne. Jak jest kamera off, i ja lepiej siedzę, więc teraz pokusujemy trochę bez kamery, żeby zrobić porządny kus. Bo jak jest kamera, to ja chyba rozpraszam po prostu, dlatego jest gorzej. Kiedy mogę galopować? Jak chcesz, to już. Już mogę? Natalia aż wstała z wrażenia. Stresuje się, widzowie. Sobie poradzę w tym galopie. A może będę jechała w tym samym kierunku co Rudy, co? Chociaż mi się wydaje, że on w prawo był lepszy. On lepszy jest w prawo czy w lewo? Co? Dobra, jadę w prawo. Ale fajnie! Ja tak mogę teraz przez cały dzień. Galop ma wygodny, co? Fajnie, fajnie. Jestem zadowolona. Widzicie, jak niewiele potrzeba do szczęścia? Mam wrażenie, że mi strasznie lata to noga. Że co? Że noga mi lata w strzemieniu. Nie.
Ej, myślałam, że jak go lekko przytrzymam, to że on po prostu zwolni, tak jak zawsze, a on od razu do kusa przychodzi. Co ty z nim zrobiłaś? Co ty mu zrobiłaś, że on jest taki grzeczny? Kupę robi. A to dlatego. Ale on jakiś zmęczony jest mega. Zakwasy chyba ma po wczoraj. Teraz pojedziemy tylko to, żeby go nie męczyć. No tak, niech się porozciąga. Co? Niech się porozciąga trochę. No nie będziemy męczyć Foxa. Dobra, galopujemy dalej. Idę sprzątać. No, idź. A lewą... Ja jadę galopem w lewo. To zaraz pojedziemy jednak, widzowie, w lewo. O, nagraj Rudego, będzie content, może coś zrobi ten koń. Widzowie, to jest pierwszy galop tego konia. Co, ładnie. Rudy ma swój patent na galop. I raz, i dwa. Kolejna galop. Dawaj, Fox. O Jezus. Jak łatwo zagalopował. Jezu. Mam zależne wadze, nie? Nie, są okej. Czuję, że mam zależne. Dla niego są takie okej. Kusikiem, Fox, wolnym. No, bardzo ładnie, ale kusikiem, ale wolnym. No wolno sobie mieć. Czekaj. Dobra, teraz Rudy jedzie na drugą, a my za chwilę pojedziemy raz z jednej i raz z drugiej, to coś. Jak wrażenia? Fajnie. Ja lubię na konie galopować. A dawno tego nie robiłam. Słucham moment, bo akurat Rudy mu koń brykał, a ja stałam w tle. Znaczy nie w tle, tylko w kadrze. Tak. Czemu? Widzowie, ja wiem, co się stało, bo ja czułam, że nie pasuje i nie wiedziałam, co mam zrobić. Mówię, dobra, no, rób to chcesz. Wybaczcie, mi 4 miesiące nie jeździłam, tak? Chodź. Ale wstyd. Ale wstyd. Dobra. 30. Odejdź, Rudy. Odejdź, Rudy. O Jezus, ale go dałam po pysku. Przepraszam. Pociągnęłam go za pysk, co? Nie chciałam, Fox. Nie wiem, nie zwróciłam uwagi. Bo ja nie chciałam go pociągnąć, ale ja nie mam teraz równowagi. Biedny Fox jest. Mówię, ja jadę drugi raz tylko na drugą stronę i kończę, bo ja nie będę go męczyć, jak ja nie mam w ogóle równowagi teraz. Nie, no jeszcze podniosę ci dwie dziurki. Nie. Po co mam go psuć? No. Ja długo nie jeździłam, 4 miesiące. Skoczysz teraz takie dwie dziurki wyżej. Nie, to jest nie. Jak kawaletka. Nie ma co konia męczyć. Przecież on się... On będzie cierpiał od tego. Rudy, odejdź, bo jadę. Tak. Jej! Udało nam się i nawet go nie szarpnęłam teraz. Super koń. Ale nie pędź.
rzeczny. Nie podnosimy, nie ma co. Bo ja go zepsuję. Dwie dziurki. Ale tylko raz. Dobrze. I z tej strony, bo z tej strony mi łatwiej. Dobrze. Dobra. Widzowie, podnoszę. Tak, podniesie pewnie... tą mini kawaletkę. Na 1,50 m. Widzowie, patrzcie, no przeszkoda jaka wielka. A ja skakałam to wczoraj. Dobra, jadę. Wylądował, ale wybaczam mu to i kończymy pozytywnie. Bo dobrze skoczył, tylko ta noga była zła na lądowaniu. Teraz go wykusuję troszkę, ale chciałabym bardzo i nie wiem jak to zrobić, żeby on tak w tym kusie jednak nie leciał. O, chyba tak. Chodzę z konia Foxa i powiem wam, że mnie kolana już teraz bolą i się boję, co będzie jak zejdę. Mogę tak zejść, co nie? Tak, on ja tak zawsze schodzę. Ej, ale naprawdę mnie bolą. Widzicie? A ze mnie się śmieje zawsze. Musisz kupić sobie free jumpy, co ci powiem. Mam tak, dobrze jeździć. Mam tak odrobić? Możesz. Tak zrobię. Fox, byłeś grzeczny, przepraszam cię, że ja byłam taka... Że wiesz, że cię szarpnęłam raz, ale później go nie szarpnęłam już dwa razy, jak jechałam, co nie? Bardzo ładne były skoczki. Ja w szoku byłam. Mhm. No widzisz, my jak się zgrały, ja o ciebie będę dbała, Fox. Natalia się teraz na siebie już... Nie powiem co. Nie będę przeklinać. I wybrała innego, zastąpiła cię. No. Patrz, jaki on ma miny teraz smutne. No, smutno mu. No. Dobra, jest, idziemy do stajni się rozsiadłać. Tak. Tak. Akurat włączyłam nagrywanie. Patrzcie, jaki on jest grzeczny. Jak to się stało? Powiesiłam na tym wieszaku i spadło. Jak to się stało, ty? Nie wiem. Może to przez tą podkładkę. Przepraszam. Spoko, mi też tak spada. Ta rysa była, czy nie? Była, była. Brudne. Dobra. Patrzcie, jaki on tak, jest grzeczny. Po mnie. On jest taki grzeczny, że jakbym tak Arona miała postawić, to by uciekł. Uciekłby Aron. Aron by Rudy chyba chce bardzo być w filmie. Pokaż się. Pokaż się. Patrzcie, jaki fajny. On chce być sławny. I Rudy będzie też miał kanał na YouTubie. Ja nie jestem sławny. No, to jest... To jest nowa gwiazda TikToka. A nie do YouTube'a. O, ziewa! No bo się rozluźnił. Nie, po prostu mu napięcia po mnie schodzą. Nie no, rozluźnił się, tak jeździłam, dobrze widzisz. Że koń wraca w jazdy rozluźniony. No, bo my się lubimy, zaraz dam ci smaczka. On pójdzie do boksu, jak mówię, ma głowę? Tak. Zapraszam. Jaki grzeczny, a Aron poszedł tam. Aż dziwne. Takie uczucie, tak samo jak na nim występowałam, byłam taka zszokowana, że mogę jechać na koniu wstępie i się nie przejmować, że za chwilę wyleci galopem mi. Albo też nic zrobić. Cześć. Idę zanieść sprzęt i zaraz damy Foxowi smaczkę i się pożegnamy. I to będzie koniec filmu teraz. Dowiedziałam się, że jednak do tych butów koń nie nasrał. Więc mogę je ubrać, a bałam się, że będą jechać do domu w oficerkach, ale dobra. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Coś chciałam. A, chciałam wam pokazać, bo zobaczyłam przed chwilą. Patrzcie, jaka słodka Bella. Nie wstawaj. Leż. No nie, Bella, leż. Chill. Bella leży. Nie wstawaj. Spokojnie, ja chciałam tylko pogłaskać. Pry. Przeszkodziła się w spanku. Przepraszam, ja chciałam tylko się pogłaskać z tobą. To jest Bella. I ona leżała. Dobra, idziemy do Foxa. Bella ogólnie kuleje tak samo jak Aron, znaczy nie tak samo jak Aron, ale też kuleje i też nie może wychodzić na padok. Sakra. Fox! Wiesz, że nie mam dla ciebie smaczka? Dostał kolację. No, ale teraz mi go szkoda. Ubieramy mu dereczkę. Wyprałabyś tą derkę. Już ją raz prałam. Drugi raz. Zaraz się kończy sezon na derki, będę prać wszystkie. Mhm. Dobra, widzowie, ubieram Aronowi, Foxowi derkę
I już mogę z wami pożegnać, więc to by było na tyle z dzisiejszego treningu na Foxie. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak jeździłam i nie będziecie mnie hejtować za to, co robiłam, ale wybaczcie mi, bo ja nie jeździłam już 4 miesięcy i mam prawo jeździć jak po kraka ostatnio. Także pamiętajcie o łapkach w górę i o subskrypcjach i widzimy się w kolejnym filmie z terenu. Tak, będzie jechał Fox i Lamiros, który nie wiem, gdzie jest teraz, więc wam go nie pokażę, ale pa!